Cześć, słuchajcie, wokół tej instalacji narosło już trochę pytań, trochę różnych komentarzy się pojawiło, ale o czym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć i co tak naprawdę przedstawić. Ta instalacja, słuchajcie, składa się z trzech modułów, z jednego mikroinwertera DEJE, który jest o mocy 600 W. Nieprzypadkowo jak gdyby te moduły są skierowane właśnie w ten sposób. Ja sobie tu przejdę, żeby było całą tą instalację widać. Mamy moduł wschodni, zachodni i południowy. Dlaczego tak? Początkowo ta instalacja była skierowana dwoma modułami na południe. Starałem się ją przekładać w taki sposób, żeby zbierała też ze wschodu, z południa i z zachodu. Oczywiście prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłby taki mini trackerek, który by podążał za słońcem, ale chciałem stworzyć instalację, która tak naprawdę będzie dosyć tania w użytkowaniu, którą będzie mógł każdy sobie w jakiś tam sposób zbudować, czy to na dachu, czy na elewacji, czy tak na ogrodzie jak tutaj. Ja zrobiłem takie testy, między innymi po to, żeby sprawdzić, czy instalacja za 550 zł, bo taki pojawił się pierwszy film na kanale, będzie miała jakikolwiek sens i kiedy się może zwrócić. Kwota 550 zł jest dla tego mikroinwertera już nieaktualna, słuchajcie, bo po publikacji tego filmu kilka linków dałem do używanych mikroinwerterów DEJE i wszystkie się sprzedały. Sam chciałem sobie dokupić jeszcze jeden, ale już nie zdążyłem, więc pozostały tylko nowe produkty. Są oczywiście inne mikroinwertery, również w tej samej cenie. Na chwilę obecną nic nie polecam. Każdy, kto sobie wpisze, to może po prostu znaleźć takie mikroinwertery nawet poniżej 300 zł. Z czego wzięła się dodatkowo ta cena? Tak jak w filmie tam mówiłem, moduły są po 100. Są to moduły używane, monokrystaliczne moduły Solar Worlda 255 W w piku. I słuchajcie, sprawują się one dosyć dobrze. Tam pojawiły się również informacje, żebym nie łączył modułów szeregowo na jednym wejściu. No więc powiem Wam, że nie łączę modułów szeregowo na jednym wejściu z dwóch powodów. Po pierwsze, przekroczymy napięcie dopuszczalne wejściowe mikroinwertera. To jest raz. Po drugie, musimy mieć tak naprawdę informacje, że są pewne ograniczenia. Poza zaletami tych mikroinwerterów są też wady. Pierwszą zaletą jest to, że są dwa punkty śledzenia mocy maksymalnej, czyli 2 MPPT. I tutaj mamy również informacje bodajże o maksymalnym napięciu około 50 V i chyba 9 czy 10 wejściowych amperach, więc ustawienie modułów w ten sposób wschód-zachód i podłączenie ich równolegle jak gdyby rozwiązuje nam ten problem, dlatego że wraz ze wzrostem natężenia na dany moduł rośnie prąd. W związku z tym, jeżeli mamy moduł na wschodzie i operuje na niego słońce, no to ten moduł zachodni ma minimalną wartość prądu, co w konsekwencji daje, że przy połączeniu równoległym mamy stałą wartość napięcia, natomiast prąd zmienia się względem tego właśnie nasłonecznienia. Tak więc można to w ten sposób podłączyć. Tak samo można podłączyć większą instalację. Dla tych, którzy nie oglądali moich wcześniejszych filmów, to dodam, że ja tych instalacji mam kilka. Na tej najlepszej to zarobiłem prawie 12 tysięcy w 2023 roku. Pod filmem znajdziecie link do ostatniego live'a, na którym pokazywałem dane z tych wszystkich moich tabelek. I tam właściwie znajdują się informacje, w jaki sposób to osiągnąłem.
Oczywiście ta instalacja jest w starym trybie rozliczania, czyli w net meteringu. Natomiast jest to osiągalne. I teraz wracając do tej małej instalacji. Dlaczego ona jest właśnie zorientowana wschód, zachód i południe? Właśnie po to, żeby te nowe zasady mogły tych chętnych z Was objąć. Czyli ona jest nastawiona na zwiększoną autokonsumpcję, bo w szczycie mamy tutaj moc, którą ten zestaw jest w stanie wyprodukować gdzieś w granicach 500 W, więc taką moc zwykle przynajmniej moje budynki zużywają. Oczywiście pojawiły się też informacje, że oddaje prąd za darmo do sieci, że mogę sobie oświecić żarówkę pod trampoliną, którą tutaj w tle widać, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po pierwsze, instalację można, jeżeli ktoś ją będzie użytkował w dłuższym czasie, to trzeba ją zgłosić do zakładu dystrybucji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja ze względu na to, że mam już zgłoszoną instalację, którą mam na dachu, no to jak gdyby siłą rzeczy tego nie robiłem, mogę to wpiąć i w ten sposób to działa. Zgłaszając taką instalację, musimy mieć też świadomość tego, że jest bilansowanie w sieci. Ono jest godzinowe, więc bez względu na to, na której fazie zużyjemy prąd, czy tam bez względu na to, na której fazie zużyjemy energię, to ona i tak zostanie zbilansowana względem tego, co wyprodukowaliśmy nawet na jednej fazie. No i z takich zalet, żeby już tak podsumować całą tą instalację, to chciałem powiedzieć, że zaletą tej instalacji jest przede wszystkim niska cena. Po drugie, dwa punkty śledzenia mocy w tym mikrofalowniku. Czyli tak naprawdę instalacja nam startuje już od kilkudziesięciu voltów, czyli od napięcia znamionowego. Przypomnę tylko, że większość falowników wymaga gdzieś tam w granicach 300 V, więc te falowniki też czasami startują później. No i poza ceną i tymi dwoma punktami śledzenia mocy maksymalnej, no to przede wszystkim łatwość instalacji, tak? Tutaj mamy w mikroinwerterze całość zakończoną wtyczką 230 V, więc wystarczy podpiąć dwa moduły, które również są już zakończone zwykle właśnie MC4-kami. No i tak naprawdę nie musimy mieć żadnych narzędzi do tego, żeby to wpiąć i uruchomić w sieci. Tak więc ciekaw jestem Waszych komentarzy teraz pod tym nagraniem, bo pewnie parę informacji przekazałem takich, których wcześniej nie wiedzieliście albo no, nie zapoznaliście się z innymi moimi filmami, więc stąd te komentarze odnośnie tego wpychania darmowego do Tauronu. Nagrałem też film o tym, jak taką instalację zgłosić, więc tych informacji na tym kanale względem tej instalacji troszeczkę się znalazło. Tak więc na chwilę obecną, ja oczywiście za parę dni zlikwiduję tą instalację. Na chwilę obecną mamy w granicach 55 kW wyprodukowanej energii. Nie do końca wiem, jak długo to już działa, ale pierwszy film to właśnie był ten film instalacja fotowoltaiczna za 550 zł. Także ta instalacja obliczyłem, że spłaci się w ciągu jednego roku, więc nie ma się nad czym zastanawiać tak naprawdę. Oczywiście ktoś powie, że nowe zasady są gorsze od starych. Pewnie są. Pewnie po nowych zasadach powstaną jeszcze nowsze i być może będą gorsze od tych. Natomiast bez wątpienia na chwilę obecną moduły fotowoltaiczne są najtańsze w historii i ja, jak widzieliście, kupiłem 200 sztuk nowych, bo w tej chwili cena nowych jest taka, jak kupowałem 2 lata temu moduły używane. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.